Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Dlaczego warto uprawiać zapasy? Argumentów trenerzy mogą wymieniać bez liku. To jest najbardziej ogólnorozwojowy sport, dyscyplina. W tej chwili mamy nabory właśnie i młodzi ludzie, którzy chcą uprawiać sport wyczynowo, uważam, że powinni rozpocząć od właśnie takich treningów ogólnorozwojowych, zapaśniczych. Zapasy w wielu przypadkach uprawia trudna wychowawczo młodzież. Ten sport jest dla niektórych odskocznią w lepszą przyszłość. Można by przytoczyć tutaj wiele nazwisk, począwszy od naszego mistrza, tak, Dawida Klimka, ale też cała plejada młodych zawodników, którzy już kilka lat temu przyszli do nas po raz pierwszy na trening, a dzisiaj nieźle sobie radzą w turniejach międzynarodowych i to cieszy, jest to bardzo duża grupa. Tutaj nazwiska, jeżeli bym zaczął wymieniać, to by materiału zabrakło. Natomiast sport, tak jak wspomniałem, jest bardzo ogólnorozwojowy. On rozwija nie tylko ciało, ale też przede wszystkim umysł. I może nie tyle, że oni są później grzeczni, tylko zdyscyplinowani, tak? Bo ten tygrys w środku cały czas drzemie u tego młodego zawodnika. Tygrysy z sukcesami startują podczas rywalizacji w regionie, kraju i za granicą. Wciąż jednak nie mają profesjonalnego obiektu w Smolcu, gdzie zapaśnicy mogliby trenować. Brakuje nam hali sportowej, takiej hali z prawdziwego zdarzenia właśnie w Smolcu, która by obsługiwała tą część gminy. Jest tutaj duży napływ mieszkańców, a co za tym idzie, również dzieci i nie tylko nasza dyscyplina, zapasy, ale również inne. Mamy świetne tradycje, mamy mistrza świata w kickboxingu, mamy w naszej miejscowości, mamy mistrza Europy w karate, tutaj wspomnę. Także tutaj tych sportowców wybitnych, którzy są w tej chwili trenerami, mamy wielu. Niestety problem jest z tym, że mamy jedną małą salkę szkolną i problem jest z rozpoczęciem zajęć sportowych przez te poszczególne kluby sportowe. Lata istnienia klubu zmieniają też podejście ludzi do zapasów. Dyscyplina nie jest już kojarzona tylko z walką. Rodzice, że tak powiem, są zaskoczeni, wręcz pozytywnie zdziwieni tym, że te dzieci nabierają przede wszystkim takiej odwagi, ale też sprawności. I to widać gołym okiem, zaledwie po kilku treningach. Taki młody człowiek w wieku szkoły podstawowej robi takie postępy, że przez wiele, wiele, wiele lat na zajęciach WF-u nie dokonałby tego. I to jest bardzo pozytywne. Robimy te nabory w tej chwili w takim okresie jesiennym. To jest najlepszy okres, żeby rozpocząć treningi przez okres zimowy. Tak naprawdę rodzice myślą, że to są zapasy i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca tak jest, bo te zapasy to dopiero po 2-3 latach treningów zaczynają się, a na początku to są gimnastyka, ogólnorozwojówka, gry, zabawy i tak dalej. Także pod tym względem no, młodzi chłopcy, bo my chłopców prowadzimy treningi dla chłopców, młodzi chłopcy po prostu no, są w niebo wzięci. Największe talenty Tygrysów trafiają do Śląska Wrocław. My jesteśmy uczniowskim klubem sportowym, skupiamy się przede wszystkim na dzieciach, na młodzieży, szkoła podstawowa, gimnazjum. Natomiast i jakby przede wszystkim chcemy dla jak największej grupy prowadzić zajęcia, żeby mogli się realizować poprzez sport. Natomiast oczywiście z dużej grupy zawsze wyławiają się wybitne talenty i takich mamy kilku. I rzeczywiście ta współpraca z WKS-em Śląsk Wrocław jest wyśmienita. Dzięki temu, że miasto Wrocław praktycznie leży obok nas, w związku z tym te kontynuowanie kariery sportowej jest bardzo łatwe. Nie trzeba zmieniać adresu zamieszkania. I tutaj też już po 8 latach po cichutku liczymy na start w Igrzyskach Olimpijskich, bo to już za niespełna 2 lata. Występy zapaśników Tygrysów można śledzić na sportgame.com.pl. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl